Na kanale Fishing Queen. Dzisiaj wybrałam się na nową wodę, na łowisko komercyjne Baturówka, po to, żeby sprawdzić, czy jesienne karpie jeszcze tutaj żerują i może uda mi się coś ładnego złowić. Również mam dzisiaj niesamowitą okazję do połowienia na dość nietypowy i niespotykany sprzęt, do tego, żeby przetestować sobie pewne rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałam albo miałam okazję tylko zobaczyć na stronach internetowych. Dzięki uprzejmości Janusza. Dzisiaj sobie troszeczkę z tych sprzętów zobaczymy, przetestujemy, także zobaczycie, co się będzie działo na filmie. Zapraszam, mam nadzieję, że spodoba Wam się taka wersja filmu. Większość będzie z podkładem muzycznym, także zapraszam do wspólnego relaksu. Trzymajcie się, cześć! Stwierdziłam, że pokażę Wam kijek, który mnie najbardziej się spodobał i do którego ja żywię największą sympatię. Mianowicie jest to Preston Supera w wersji 10-stopowej, czyli wersja 3-metrowa. Kijek delikatny, lekki, ale zarazem posiada swój zapas mocy. Tutaj mam podczepiony kołowrotek, również Preston Centris 520, wersja największa z tego rodzaju kołowrotków. Przyznam, że skradł moje serce. Praca kija świetna. Pod rybą 2-3-kilową już zabawa jest naprawdę przednia. Delikatna szczytówka. Wędka mimo swojej delikatności posiada spory zapas mocy. Mamy opis producenta, że wędka ma ciężar wyrzutu do 30 gram.
podczas dzisiejszej sesji, podczas dzisiejszego łowienia spokojnie miotałam podajnikami 20-gramowymi wraz z towarem. Nie stanowiło to żadnego problemu, nie było czuć żadnych przeciążeń na kijku. Ponadto kij świetnie wyważony. Pod centrisem 520 praktycznie pracuje idealnie. Tutaj, jak widzicie, mamy ścięty dolnik, co ułatwia nam holowanie, dzięki czemu nasza ręka jest jakby zrośnięta z kijem. Jest przyklejona, dzięki czemu wędka jest przedłużeniem naszego ramienia. Bardzo to ułatwia i uprzyjemnia spędzanie czasu nad wodą. Dlatego, no, bardzo przyjemne spotkanie z Prestonem Superą w wersji 10-stopowej. Jeszcze innymi kijkami, którymi dzisiaj mogłam się pobawić dzięki uprzejmości Janusza, był kij Aventus z najnowszej serii wędzisk wypuszczonych przez Guru. Wędka kosmiczna. Sami możecie zobaczyć sobie w scenach. A właściwie nawet tutaj. Piękny design. Wiem, że niewiele Wam to pokażę, ale w scenach zobaczycie sobie, jak radzi sobie Aventus. Również ścięty dolnik. Piekielnie dopracowany kij, a wrażenia z holowania nawet najmniejszej ryby są przekozackie. Mamy jeszcze tutaj przedłużony dolnik, o wiele dłuższy jak w dziesiątkach, dlatego jest sporo różnic i do rzutów się na pewno nadaje. Podczepiona Stella w wersji 4000 XG. Bajka. Sprzęt drogi, ale no warto się z takim zetknąć. Thank you.
Całkiem zadowalające efekty. Karpiki wchodziły nam w nasze pole nęcenia. Mówiłam dzisiaj na mieszankę Sonu Bites. Jest to pikantna kiełbasa z peletem z kretinga, po prostu zmieszany miksik. Tutaj jest taka sama zanętka. Dlatego to mi się dzisiaj sprawdziło. Nie kombinowałam z jakimiś smakami czy różnego rodzaju zanętami, po prostu poszliśmy w śmierdzące zanęty i to zrobiło robotę. Zakładałam dzisiaj różne przynęty, od chinkersów, featherbite'a po spotted finy. Dzisiaj smak czy zapach nie grały różnicy, liczył się kolor i kształt. Udało się nam fajnie połowić na takie dumbbellsiki. O, takie. Też różnego rodzaju sprawy. Jeżeli spodobał Wam się film, zapraszam Was do swoich kolejnych produkcji. Postaram się dla Was coś wrzucić, ale bądźcie wyrozumiali, bo jest jesień i te filmy ciężko, żeby pojawiały się tak często, jak w lecie. Zapraszam do zostawiania komentarzy. Możecie też zostawić subskrypcję. Jest to dodatkowy czynnik motywujący. Łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Wędkarska piątka.